Witajcie w kolejnym testowaniu. Tym razem jest to produkt angielski. Są to tak jakby Amazing Wallwell. Jakoś tak. Jest to Lucrecja. Tak to wygląda. Takie zwykłe opakowanie z naklejką. Powiem wam tak, że ten zapach Lucrecji jest tak intensywny, że normalnie po prostu czuć przez opakowanie ten zapach. Bardzo intensywny zapach. Dobra, może weźmiemy różową do spróbowania. Już moja aktorka drugiego planu tu gdzieś z tyłu jest pewnie za mną. Tak to wygląda. A jak smakuje? Powiem wam, dosyć dobre połączenie, bo jest to lukracja łączona akurat ten smak, co wziąłem, o smaku malinowym, więc jest ok. Jak wiecie, to ja za lukrecją nie przepadam, ale powiem wam, tak mi się wydaje, że te słodycze angielskie to są właśnie tak robione, jest robiona ta lukrecja, żeby smakowała chyba wszystkim. Że to nie jest sama lukrecja, tylko łączona z czymś, tak to wygląda. To jest jaki smak? Tak, to był waniliowy smak. I jeszcze żółty smak jest. Nie powiem wam, co to za smak. U taki mam mocny smak lukrecji w środku, że nie jestem w stanie wam powiedzieć, co to był za smak. Ale powiem wam szczerze, jak na osoby, które nie są fanami lukrecji, ale zjedzą, mogę wam to polecić. A dla miłośników lukrecji oczywiście bardzo to polecam. No jest dobre, powiem wam, jest ok. Tak jak mówię, może fanką lukrecji nie jestem, ale mogę wam to na pewno polecić, więc wam to polecam. Cześć, witajcie w kolejnym testowaniu. Może być, że gdzieś jest za mną aktoreczka drugiego planu. Mam do przetestowania ciasteczka Fox. One są już otwarte, ale jeszcze nie próbowałam, bo otworzyłam, żeby były dwie paczki, żeby jedną paczkę dać siostrze. Tak ta paczka wyglądała cała. Może wyciągnę, będzie lepiej. Fox. Tak te ciasteczka wyglądają. Jest to oczywiście produkt angielski. Tak wyglądają. Kalorycznie może powiem wam, ile to ma. To ma 168 gram. W 100 gramach 506 kalorii. Czyli sporo, jak na takie ciasteczko. Obiecałam sobie, że nie będę jadła ciasteczek na razie, w ogóle słodyczy, przed wyjazdem do ambasady. Żeby bardzo się upodobnić do mojego zdjęcia do wizy, bo tam mam tak dziewczyny od fotografa zrobiły Photoshopa, no że tak jak na kładkach macie dziewczyny bez niczego, bez żadnych pryszczy. Mam takie same zdjęcie do wizy amerykańskiej. Stwierdziłam, że muszę się upodobnić, no ale cóż. Spróbujemy ciasteczka Fox, a jeszcze przy okazji chciałabym wam coś powiedzieć, bo zauważam, znalazłam ostatnio w skrzynce, że otwarto u mnie sklep, zapraszamy na otwarcie, to już jest otwarty, sklep ze słodyczami z Białorusi, będziemy musieli tam zajrzeć, tak to wygląda, będę musiała podejść zajrzeć, co to jest, to jest na ulicy, to jest Galeria Opolanin, Plac Teatralny 13, Opole. Będę musiała zajrzeć, czy to jest faktycznie już takie gotowe produkty, że możecie sobie zjeść, czy coś. Czy to takie będą, że też będę mogła kupić i sobie testować. Dobra. I przejdźmy może do testowania. To lecimy. Powiem wam ostatnio, tak mi niefajna sytuacja się przytrafiła, bo zaczęłam przychodzić na telefon SMS-y. SMS-y były bardzo drogie, te co do mnie przychodziły, tam z reklamy. Bo za SMS 18 zł i 24 zł. Się okazało, że to chyba coś oszuści czy coś, to od razu musiałam wszystko poblokować. I na razie jest ok. Na razie mam święty spokój, już kasy mnie zżera.
Zobaczymy. Zobaczcie, ekstureczka drugiego na zawsze jest gotowa. Zapach jak ciastek. Że coś nie mogę ich otworzyć, tak są mocno sklejone. Zobaczę, może do tego sklepu ze słodyczami z Białorusi. Dzisiaj zajrzę, zobaczę, będę miała chwilę czasu, bo dzisiaj akurat muszę jechać na miasto, więc zobaczymy. O, się chyba rozkleiło moje ciastko. Takie bez żadnego napisu, takie ciastko. Może wam pokażę, bo jest rozklejone. Tak w środku wygląda. To też jest, no to masz dół ciastka. Wiem, że pieski słodycze nie powinny jeść, no ale ona też testuje. Chyba i smakuje, bo zjada. Dobra, to próbuję tylko górę i dół. Już zjadłaś? Patrzcie, dalej patrzę, żeby wyżebrać. Powiem wam tak, ciastka dobre, słodkie, dosyć bardzo słodkie. Teraz zobaczymy, ile to ma cukru. 40 gram w 100 gramach, czyli sporo. Dobre, są o smaku maślanowym. Bardzo miękkie, delikatne, tak jak się gryzie. Więc to na pewno to nie jest rodzaj krakersów, tak jak u nas, tylko to są po prostu ciastka. Myślę, że godne polecenia, więc wam je serdecznie polecam. Chorwacki, już to jadłam. Z tego co pamiętam, to było, były to gumy rozpuszczalne. A widzę, że tu jest to napis poklon nawiacki tato. Czyli pewnie jakieś tatuaże. O, tamusia, nie wiem czy widać. Tamusie. Tak to wygląda. Już pomalutku mnie się słodyczek zaczynają kończyć. Dobra, tak ta paczka wygląda. O, widzę, że tamusie widać oczka. Z tym tamusią. Otwieramy. Oczywiście jest to firma Kraś. To też to firma? Tylko ty. Moja. No tak, no zobacz. No. Jest faktycznie tatuaż w środku. Klauna Hrabi Silcia. Tak wygląda. No w środku są to, tak jak mówię, rodzaj gum porozpuszczalnych, już je jadłam parę lat temu. No tak, tak, pieski tego nie jedzą. Tak to wygląda akurat o smaku cytrynowym. Normalnie zapakowana. Dniejsze końcowy. Okropna. Zapach jak gumy rozpuszczalnej. Tak jak mówię, jest to guma rozpuszczalna. Bardzo dobra. Powiem wam, smak bardzo wyczuwalny. Wydaje mi się, że te gumy są bardziej miększe niż nasze kupione w Polsce. Tak to wygląda, może wezmę jeszcze jakiś inny smak. To jest chyba smak wiśni. Wiśni? Zaraz zobaczymy, zaraz może wam pokażę. Że on tu dużo nie pomoże, jak tak przybliżę. Chociaż wiecie co, to jest chyba jakiś malina, albo nawet i zapach poziomki. Różowa guma. Poziomka. Powiem wam tak. Tej firmy słodycze mają bardzo dobre Chorwaci. I to jest faktycznie ich regionalna firma. Oj, tam. Która zajmuje się produkcją słodyczy. A chciałabym wam pokazać, ile mi jeszcze tych słodyczy zostało. Muszę zabrać, bo folię sobie kupiłam na banknoty. To już testowaliśmy, to z lewej strony, a coś tu mamy do przetestowania. Czyli jak widzicie, czekolady i praktycznie same cukierki. Jeszcze taka czekolada. Chorwacka? Tak, chorwacka. To jest też chorwackie. To też jadłam. Tej czekolady nie jadłam.
Ona też jest z Chorwacji, jak dobrze pamiętam. Tej samej firmy pajacyki. I też są gumy rozpuszczalne, ale w innych smakach, bardziej masowych. I tu cukierki. Też chorwackie, to co jak mówiłam, czego nie musimy testować, bo oczywiście jest to dostępne na naszym polskim rynku. Jedna osoba napisała nawet komentarz pod właśnie moim filmikiem, że można kupić tego typu właśnie cukierki, ale w Biedronce i to ponoć dużo taniej wychodzi. Powiem wam szczerze, nie wiem. Nie wiem, bo nie kupowałam w Biedronce akurat tych cukierków na wagę. One chyba są ciut większe z tego, co pamiętam. Ale trzeba było zobaczyć, bo u nas wychodzi, jak teraz jest po promocji to opakowanie plastikowe, to ono teraz jest za 29,90, ale to są chyba kilogram. Kilogram albo 800 gram. Powiem wam, no nie powiem wam, ile to waży. Nie wiem. A trzeba by po prostu wziąć na wagę, zważyć, ile kosztuje i ile. A to w sumie nawet nie na wagę, trzeba byłoby zobaczyć na cenie, ile za kilogram wychodzi za cukierki. Czy może faktycznie być, że jest taniej, chociaż powiem wam, że nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Cześć!